Witam Was serdecznie Słowem Bożym, które zapisane jest w książeczce z Biblią na co dzień. Słowo ma swoje miejsce w psalmie 8, wierszu 7 oraz w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w 6 rozdziale 12 wierszu. Dałeś człowiekowi panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy Jego. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Matka Ewa napisała: do wolności jesteśmy powołani, bo jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale pamiętajmy, że stróżem prawdziwej wolności jest wewnętrzna karność i dyscyplina. Bo inaczej wolność wyrodnieje i zamienia się w samowolę. Matka Ewa miała rację. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Że jeśli damy pozór i chwilę naszej wolności albo poczuciu tego naszego wyobrażenia o naszej wolności, co nam się należy, czego możemy oczekiwać od innych, jak powinno wyglądać nasze życie, tylko i wyłącznie w jakiejś takiej naszej intuicji, wyobraźni, fantazji, to może zrodzić się wiele naprawdę oczekiwań całkowicie sprzecznych z rzeczywistością. Możemy sobie po prostu wydumać to, co byśmy oczekiwali i chcieli od innych osób, od Pana Boga, a jednak będzie to tylko i wyłącznie nasza duma, nasza pycha. I tutaj jest cienka granica między wolnością a niewolnictwem wobec grzechu. Czym jest dla nas wolność? Pan Bóg dał nam wolność, wolną wolę, tak abyśmy mogli decydować o naszym życiu, tak abyśmy mogli decydować o tym, komu chcemy i jak chcemy pomagać, lub też z kim chcemy tworzyć relacje. Wolność jest darem, czasem nie do uniesienia. Wolność też jest takim darem, który nie jest w ogóle szanowany lub dla nas współczesnych, gdzie jest pokój, jest on bardzo oczywisty. Natomiast o wolność walczyli też nasi przodkowie. Jest wiele obrazów w Biblii, gdzie lud izraelski walczy o wolność, będąc w niewoli egipskiej, w niewoli babilońskiej, w niewoli rzymskiej. Czy aby tak nam potrzeba tej wolności, czy niewoli? Jezus Chrystus przychodzi, aby dać nam wolność od grzechu. Nie taką pozorną wolność, że już nam wszystko wolno, że jesteśmy panami wszystkiego, że nic nam nie grozi, że jesteśmy tak mocno wolni od grzechu dzięki Jezusowi Chrystusowi, że możemy robić to, co chcemy. Nie. Wolność polega na tym, że nie wolno nam krzywdzić innych. Nie wolno nam, drodzy jako chrześcijanom, być tymi, którzy wprowadzają w świat niepokój. Jest to trudne zadanie, trudne oczekiwanie wobec świata, wobec chrześcijan. Natomiast Jezus Chrystus przychodzi, aby dać wolność nie tę polityczną, nie tę ludzką, nie tę ziemską, ale wolność duchową, gdzie możemy być wolni, bo to jest największym darem chrześcijaństwa. Dlatego też Matka Ewa miała rację, abyśmy byli czujni, byśmy pilnowali naszej wolności, by nie stała się ona samowolą. Pozostańcie z Bogiem.